Witam Was w pierwszym odcinku rewizji, serii, w której będę prezentował i pokrótce omawiał różne twory współczesnej popkultury, zarazem krytykując je, jak i przedstawiając najbardziej interesujące koncepty, które udało mi się w nich wypatrzyć. Dzisiaj w pierwszym odcinku Cube, czyli dosłownie sześcian, wykreowany przez amerykańsko-kanadyjskiego reżysera Vincenzo Natalego. Film opowiada o losach sześciu, a właściwie siedmiu osób zamkniętych w wypełnionym pułapkami labiryncie. W wielkim sześcianie składającym się z 17 576 mniejszych sześcianów. Natali odkrywa przed nami kolejną twarzę sześciu więźniów sześcianu. Policjanta Quentina, przestępcy mistrza ucieczek Rena, lekarki o specjalizacji ogólnej Holloway, architekta Worfa, młodej matematyczki Leven oraz tajemniczego, autystycznego mężczyzny Kazana. Należy dodać, że proces ten okraszony jest fatalną grą aktorską i sztucznymi, wydumanymi dialogami. Paradoksalnie to te dialogi, a w wielu przypadkach właściwie monologi, stanowią największą zaletę sześcianu. Czym jest sam sześcian? Obrazem wszechświata takim, jaki jest? Obrazem świata technologicznego wykreowanego przez ludzi? Dlaczego zrozumienie sześcianu w ogóle jest czymś istotnym? Na te właśnie pytania, z jednej strony słowami, z drugiej zaś postawami i działaniami, starają się odpowiedzieć nasi bohaterowie. Natali dość szybko odkrywa karty, czy może wprost wskazuje odpowiedź na ostatnie ze sformułowanych wcześniej pytań. Niechęć względem zrozumienia pełni istoty sześcianu jest postawą surowo karaną. Pierwszą ofiarą sześcianu jest Ren, specjalista od więziennych ucieczek, czyli teoretycznie osoba, która najlepiej powinna radzić sobie w tego rodzaju labiryncie. Ren wprost deklaruje, że nie interesuje go zrozumienie istoty całości sześcianu, że jego celem jest przejście przez kolejną, najbliższą salę bez uszczerbku. Podobna postawa, zupełny brak zrozumienia dla tego, czym jest sześcian, charakteryzuje policjanta Quentina. Jego postawa nie wynika jednak z planowanej ignorancji, lecz z braku odpowiednich intelektualnych kompetencji. Obserwując kolejne postacie i sposób, w jakim poczynają sobie one w sześciennym labiryncie, możemy dojść do wniosku, że Natali albo próbuje nas moralizować, wskazywać, jaka winna być właściwa postawa względem rzeczywistości, albo ogranicza swoją filmową refleksję do problematyki świata technologicznego. W sześcianie najszybciej giną lub najsłabiej radzą sobie ci, którzy w tak zwanym normalnym świecie powinni radzić sobie najlepiej, czyli Ren i Quentin, zaś najlepiej poczynają sobie młoda, eteryczna matematyczka Leven oraz autystyczny Kazan. Gdzieś pomiędzy lokują się lekarka Holloway i defetystyczny architekt Worf. Czy jednak Natali rzeczywiście ogranicza się tutaj do taniej refleksji
dotyczącej mogącego coraz bardziej przytłaczać przeciętne jednostki rozwoju technologicznego? Nie sądzę. Mniej więcej w połowie produkcji widzowi jest dane lepiej zajmować się z postacią Davida Worfa, architekta, który zaplanował zewnętrzną powłokę kostki. Wygłasza on chyba najbardziej defetystyczne przemówienie w całym filmie. This may be hard for you to understand, but there is no conspiracy. Nobody is in charge. It's a headless blunder operating under the illusion of a master plan. Can you grasp that? Big Brother is not watching you. I looked, and the only conclusion I could come to is that there is nobody up there. I mean, somebody might have known sometime before they got fired or voted out or sold it. But if this place ever had a purpose, then it got miscommunicated or lost in the shuffle. I mean, this is an accident, a forgotten perpetual public works project. You think anybody wants to ask questions? It's like you said, Quentin, is keep your head down, keep it simple, just look at what's in front of you. I mean, nobody wants to see the big picture. Life's too complicated. I mean, let's face it, the reason we're here is that it's out of control. Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia nie tyle nawet z manifestem ateizmu, ale zupełnego poznawczego sceptycyzmu. Pod wpływem tych słów Holloway, żywy obraz fideistki, której przedmiotem wiary jest istnienie złego Boga, przeżywa oświecenie i chwilę później ginie. Z ręki Quentina. Można uznać za metaforę niechęci zagubionych, lecz poszukujących nadziei ludzi prostych względem swych wątpiących patriarchów. Ci ostatni z czasem tracą swoją wiarę i zaczynają kpić z tych, którzy pokładali w nich nadzieję. Tak było w przypadku Quentina i Holloway. Jednak z drugiej strony postawa kusiciela, Worfa, nie jest tutaj wyrazem żadnej racji, lecz raczej poczuciem beznadziei, bezsilności wobec otaczającej go rzeczywistości. Holloway ginie przy ścianie nocy, Worf, jak sam mówi, nie chce zginąć, jednak czuje się bezradny. To, co przytłacza Worfa, jest oświeceniem dla Holloway i dlatego to ona właśnie ginie. Worf zaś, architekt, który opisał świat jako wyzuty z formy chaos, oddaje swój umysł pod opiekę matematyczki Leven. Ta, posługując się liczbą, potrafi przemienić rzeczywistość w kosmos, czyli harmonię zasad. The numbers are markers, points on a map, right? Right. And how do you map a point that keeps moving? Permutations. Leven jest osobą, która mozolnie odnajduje drogę przez labirynt sześcianu, poznając jego istotę poprzez to, co Platon określił jako dianoja. Poznanie o charakterze matematycznym. Tutaj ujawnia się geniusz Kazana. Szokującym dla widza powinien być już fakt, że, biorąc pod uwagę autystyczną osobowość, zachowanie i pozornie zupełną nieporadność tego chłopaka, pozostali więźniowie napotykają go żywego dopiero w 24 minucie filmu. Później zaś okazuje się, że pomimo komunikacyjnej bariery, Kazan rozumie labirynt lepiej niż Leven i to dzięki niemu udaje się odnaleźć wyjście. Leven wraz z Worfem umierają jednak na tej granicy i to Kazan jako jedyny nie tylko dociera do ściany nocy, lecz wkracza w światło, przekraczając tym samym granicę kostki. Zatem powiedzieć, że Natalie jedynie moralizuje? Wskazuje właściwą postawę względem rzeczywistości, życia, mimo iż w prawdziwym świecie hierarchia możliwości przetrwania i zaradności jest wprost odwrotna do tej, którą zakreślił w swojej wizji? Sądzę, że z taką tezą po prostu zgodzić się nie można.
Istotnie, takie jednostki jak Quentin czy Ren w tak zwanym normalnym życiu radzą sobie dobrze, są pozornie samowystarczalni. Jeśli jednak głębiej się nad tym zastanowić, to okaże się, że nie odgrywają żadnej naprawdę istotnej społecznej roli, że są jedynie trybikami w pewnej zaprojektowanej przez kogo innego maszynie. Holloway jako lekarka znajduje się w tej hierarchii nieco wyżej. Jej zrozumienie rzeczywistości jest szersze, jednak wciąż jest istotą jedynie obsadzoną w pewnej roli społecznej, nie zaś tą, która nadaje rytm całemu mechanizmowi. Później mamy takie istoty jak Worf, architektów. Mają oni pewne gotowe wizje rzeczywistości, projektują detale, nie znając jednak i nie rozumiejąc całości. Worf podąża za słowami Leven. I istotnie, u gruntu rozwoju cywilizacji znajdują się właśnie takie jednostki jak ona. Leven czyta rzeczywistość, wznosząc się na wspomniany już wcześniej poziom Dianoja. Jest w stanie określić, jak powinny zachowywać się jednostki, aby przetrwać w świecie. Takie jednostki jak Leven są zarazem fundamentami, jak i katalizatorami rozwoju cywilizacyjnego, nie są jednak w stanie przekroczyć porządku rzeczywistości. To miejsce dla wizjonerów, którzy posługują się nieznanym, niezrozumiałym dla ludzkości językiem. To miejsce dla istot takich jak Kazan. Jeśli potraktować scenę wejścia Kazana w światło jako wyjście z platońskiej jaskini, to można powiedzieć, że blask właściwej wiedzy, blask episteme, nie oślepia takich jak on. Oni nie tylko tworzą rzeczywistość, nadają jej rytm, lecz również są w stanie ją przekraczać. Czy to przekroczenie jest stworzeniem nowego porządku, a może zbawieniem? Na to Natalie nie daje swojemu widzowi odpowiedzi, ponieważ dać jej nie może. Ta odpowiedź należy jedynie do Kazana. To był pierwszy odcinek rewizji. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do komentowania, zwłaszcza jeśli macie jeszcze ciekawsze interpretacje niż moja. Zachęcam Was również do zasubskrybowania tego kanału. Każda Wasza subskrypcja przybliża mnie do momentu, w którym będę mógł Wam poświęcić cały mój czas poprzez tworzenie kolejnych produkcji na ten właśnie kanał. I to by było na tyle. Pięknego czasu.